Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Ten projekt ustawy to jest taki symbol niezrozumienia współczesnego świata przez PiS. Ktoś wam słusznie próbuje uświadomić, że jest problem z dostępnością do nieodpowiednich treści przez młodych w sieci. Wy uznajecie, że no coś wypada z tym zrobić. W efekcie chcecie przerzucić na operatorów odpowiedzialność za blokowanie niewielkiej treści, części nieodpowiednich treści. Wszystko po to, żebyście mogli odhaczyć i powiedzieć: zrobione. Po pierwsze, zauważyliście wyłącznie treści pornograficzne. I ja nie wnikam, dlaczego tylko one przyszły wam do głowy. Nie obchodzą was inne zjawiska. Hejt, grooming, sexting, patostreaming czy cyberprzemoc. Ale to jest bardzo znamienne, że w tym całym procesie w ogóle nie pomyśleliście o rzetelnej edukacji. O tym, by w sposób mądry opowiedzieć dzieciom czy młodzieży, jak bronić się przed zagrożeniami nowych mediów. Gdzie jest edukacja? Gdzie jest rzetelna edukacja seksualna? Na pewno nie w szkole Czarnka. My chcemy poważnego podejścia do tak ważnych tematów. Dziękuję. Dziękuję bardzo.